W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, najwyższy i wieczny kapłanie, w dniu, w którym wspominamy wyjątkowy moment ustanowienia przez Ciebie kapłaństwa, klęczymy przed Tobą wszyscy, przepełnieni czcią i uwielbieniem. W naszych głowach odtwarzamy cudowne sceny z Ewangelii, sceny z Wieczernika, Twoje objawienie przez misterium paschalne. Te wydarzenia zmieniły nasze życie, zmieniły losy świata. Tak bardzo Ci dziękujemy za Twoją wielką ofiarę. Panie, w tym wyjątkowym dniu modlimy się za Kościół, do którego należymy. Szczególną modlitwą otaczamy nasze parafie, naszych księży, wszystkie osoby duchowne. Prosimy, oczyść serca wszystkich księży, by każdy z nich podążał Twoją drogą i na co dzień wsłuchiwał się w Twoje słowa. Pomóż im się uświęcać, by byli dla nas jak najlepszymi pasterzami, drogowskazami do Ciebie, do Bożego Królestwa. Pozwól, by obdarzeni darami Ducha Świętego inspirowali nas świeckich do duchowej przemiany, do zerwania z grzechem, zmiany swojego życia na lepsze. Jezu, pozwól, by wszyscy kapłani na świecie wykazywali się chrześcijańską miłością, empatią i miłosierdziem, by nie zapomnieli o służbie na rzecz ubogich i cierpiących, by zawsze byli z Tobą w autentycznej bliskości. Chryste, oczyść Kościół w Polsce i na świecie z wszelkich haniebnych grzechów, które rzucają cień na całe dobro, które tkwi w naszej wspólnocie. Nie pozwól, by Kościół stał się źródłem zgorszenia, miejscem jakichkolwiek nadużyć czy przemocy. Jezu, dodaj siły i odwagi wszystkim osobom duchownym oraz nam świeckim, byśmy zawsze gotowi byli walczyć o piękny i dobry Kościół, Kościół przepełniony Tobą. Oddajemy Tobie nasze rodziny, parafie, całą naszą wspólnotę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!